Czym jest Dzień Zielonych Świąt według Słowa Bożego? A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu, mówi werset pierwszy drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Obietnica Ojca, o której czytamy w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, czwarty werset. A zgromadziwszy ich, przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca, którą mówił: słyszeliście ode mnie. O której już mówił Jan Chrzciciel w Ewangelii Jana. W pierwszym rozdziale, 33 wersecie. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 33 werset. A jam go nie znał, ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi rzekł: na kogo ujrzysz Ducha zstępującego i zostającego na nim, ten jest, który chrzci Duchem Świętym. Ale w szczególności Pan Jezus, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, 13 werset. Łukasza, 11 rozdział, 13 werset. Jeśli wy tedy, będąc złymi, umiecie dary dobre dawać dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą, którzy go o niego proszą. I także Ewangelia Jana, 7 rozdział, 37 werset. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 37 werset. A w ostatni wielki dzień święta stanął Jezus i wołał, mówiąc: jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiedziano w piśmie, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego. A to mówił o duchu, którego wziąć mieli wierzący weń, albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty, dlatego że jeszcze Jezus nie był uwielbiony. I także rozdziały od 14 do 16. Miała się teraz ta obietnica wypełnić. I także Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 werset. I ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby mieszkał z wami na wieki. Otóż to, Duch Święty, osoba bóstwa, miał właśnie przyjść na ziemię, aby zamieszkać zarówno w pojedynczym wierzącym, o czym czytamy w 1 Koryntian 6 rozdział 19 werset. Alboż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych? Jak też ogólnie we wszystkich wierzących, 1 Koryntian, 3 rozdział, 16 werset. Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? Następstwem tego miało być połączenie wierzących ze sobą.
tak, aby zostali oni ochrzczeni na tej ziemi w jedno ciało, ciało Chrystusowe, o czym czytamy w 1 Koryntian 12 rozdział 13 werset. 1 Koryntian 12, 13. Albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, czy Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha. To miał być całkiem nowy początek, a mianowicie początek nowego stworzenia. Upłynęło niewiele dni od tej chwili, gdy Pan Jezus przed swoim pójściem do nieba, przemawiając do uczniów, powiedział: ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, 1 rozdział, 5 werset. Albowiem Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu dniach. Tak upłynęło dopiero 10 dni od tego momentu, kiedy Zbawiciel na ich oczach wzniósł się w górę do nieba. Owszem, zostali oni wtedy pocieszeni tą wieścią o niebiańskich przyszłych rzeczach, tą wieścią niebiańskich posłańców, że ich Pan, który został wzięty od nich do nieba, tak samo znowu powróci, jak widzieli go odchodzącego. Aniołowie nie wymienili jednak przy tym jakichkolwiek punktów czasowych związanych z powrotem Pana. Również Pan Jezus nie określił dokładnego czasu zstąpienia Ducha Świętego, lecz powiedział tylko, że niewiele dni upłynie od tego momentu, gdy to powiedział, do tego zdarzenia. Tak więc uczniowie najwyraźniej nie wiedzieli, kiedy miał zstąpić na nich Duch Święty, ale w obliczu tak oczekiwanego wydarzenia uczynili to jedno, co było właściwe, a mianowicie pozostawali w górnej sali i trwali jednomyślnie w modlitwie. Właśnie w ciągu tych 10 dni pomiędzy wniebowstąpieniem Pana i zstąpieniem Ducha Świętego jest nam przedstawione tylko jedno zdarzenie, a mianowicie wybór Macieja jako 12 apostoła w miejsce zdrajcy, który poszedł na miejsce swoje. Jednakże czas wstąpienia Ducha Świętego w Bożym kalendarzu został już przewidziany 1500 lat wcześniej, choć uczniowie tego nie wiedzieli, a chodziło o Dzień Zielonych Świąt. Był to dzień izraelskiego święta, który taką nazwę, czyli 50. Pentekoste, otrzymał dopiero później ze strony mówiących po grecku Żydów. Na początku nosił on inne nazwy, gdyż Stary Testament używa dla tego dnia trzech różnych określeń. Po pierwsze, święto żniw, o czym czytamy w 2 Mojżeszowej, 23 rozdział, 16 werset. 2 Mojżeszowa, 23 rozdział, 16 werset. I święta żniw, pierwszych plonów prac twoich, z tego coś wysiał na polu, i święta zbiorów z końcem roku, gdy zbierzesz plony twoje z pola. Kolejne określenie tego święta to święto tygodni. Też czytamy o nim w 2 Mojżeszowej, 34 rozdział. 2 Mojżeszowa, 34 rozdział, 22 werset. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię to nie to. Przepraszam, 34 rozdział, 22 werset. I ustanowisz też sobie święto tygodni,
przy pierwocinach żniwa pszenicy oraz święto zbioru na przełomie roku, czyli święto tygodni, kolejna nazwa. Piąta Mojżeszowa, czyli księga drugiego prawa. Księga drugiego prawa, piąta Mojżeszowa, rozdział 16. Rozdział 16, werset 10. I będziesz obchodził święto tygodni na cześć Pana, Boga Twego, z dobrowolnymi, szczodrymi darami, jakie dawać będziesz odpowiednio do tego, jak pobłogosławił Ci Pan Bóg Twój. Kolejna nazwa dla tego święta to Dzień Pierwocin lub też Dzień Pierwszych Zbiorów. Czytamy o tym w Księdze Liczb, 4 Mojżeszowej, 28 rozdział, 26 werset. A w dniu pierwszych zbiorów, gdy będziecie składać Panu nową ofiarę z pokarmu w wasze święto tygodnia, będziecie mieli uroczyście ogłoszone święto, że nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. 28 rozdział, 26 werset. I odnoszących się do żniwa pszenicznego, także druga Mojżeszowa 34:22. Ustanowisz też sobie święto tygodni przy pierwocinach żniwa pszenicy oraz święto zbioru na przełomie roku.